Mam mnóstwo porannych rytuałów, ale takim pierwszym, najpierwszym rytuałem jest wypijanie ciepłej wody z sokiem z cytryny zaraz po przebudzeniu. Także wieczorem robię sobie termos z ciepłą wodą, żeby nie wstawać z łóżka, a już wypić ciepłą wodę. Obok jest sok z cytryny i to jest właśnie mój pierwszy poranny rytuał. Zaraz po tym przeciku porannym, jak już umyję się, umyję zęby, to schodzę do kuchni. Z kolei drugim moim takim szocikiem porannym jest świeżo zmielone siemię lniane z odrobiną ostropestru i mielonej czarnuszki. I to jest właśnie taki drugi mój poranny szoc. Chociaż teraz w tym okresie jeszcze dodaję sobie taki poranny szot, który robię też wieczorem, czyli po ciepłej wodzie, zanim jeszcze przejdę do mojego siemienia lnianego. To moim takim szotem już bardzo mocno wzmacniającym odporność to jest szot z kurkumy. Wieczorem do szklanki daję łyżeczkę kurkumy, trochę imbiru mielonego, to zalewam wrzątkiem. Jak to się wszystko przegryzie i przestygnie, dodaję łyżeczkę miodu, trochę pieprzu i sok z cytryny i to sobie czeka do rana. I taki właśnie już przez całą noc wytrawnie zrobiony szot wypijam o poranku. Ku zdrowotności!